wirusów, 17 marca 93, godzina 17. Rozważamy Słowa Bożego z pierwszej księgi Mojżesza, 12 rozdział, 26, 28 i inne miejsca przez brata z Anglii, z tłumaczeniem brata Irka Kopra. I always enjoy visiting the little companies of the Lord's people. Ja zawsze się cieszę, kiedy odwiedzam małe grupki wierzących. And we pray that God will bless His word to every heart. Prosimy Pana, żeby błogosławił serca nasze dzisiaj wieczorem. We're going to look this evening in the book of Genesis. Otworzymy dzisiaj wieczorem pierwszy księdze Mojżesa. Abraham is the man of the altars. Abraham jest mężem pomników. There are four altars in the life of this man called Abraham. Są cztery pomniki w życiu Abrahamowym. Isaac is the man of the wells. Izak był mężczyzną studniów. There are four wells in the life of Isaac. Są cztery studnie, które są w życiu Izaka. Jacob is the man of the pillars. Jakub jest mężczyzną filarów. In the altar we see the spiritual man. W ołtarzach widzimy duchownych ludzi. We should all have our altars. My musimy zawsze posiadać swój ołtarz. I cannot imagine a believer without an altar. Ja nie mogę sobie wyobrazić wierzącego, który nie posiada ołtarza. We should all have personal altars. My musimy mieć każdy jeden osobisty ołtarz. Spiritual life can only be sustained. Duchowne życie tylko może być podtrzymane, if we know what it is to, jeżeli wiemy, co to jest, worship at the altar, uwielbienie przy ołtarzu. When you come to Isaac and the wells, kiedy przychodzimy do Izaka, że te trzy studniów, if you and I are going to be sustained in the pilgrim pathway, jeżeli ty albo ja byśmy też wędrowali na tej pustyni, we need a well. Byśmy potrzebowali studnie, źródła. And Isaac was a man who was sustained. Izak to był mąż, który w tym pomagał. Because he dug the wells. Bo on kopał studnie. When we come to Jacob, kiedy przechodzimy do Jakuba, the man who knew the discipline of God in his life, człowiek, który znał dyscyplinę boską w życiu swym, the purpose of that discipline, przyczyna tej dyscypliny, was that Jacob might learn, i Jakub musiał ją się nauczyć, what you and I have to learn, co ty i ja muszę się uczyć, what the apostle taught Timothy, co apostoł mówi do Tymoteusza, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself, żeby żadnego i on człowiek się nie zawstydził. In the house of God, w domu Pańskim, which is the pillar and ground of the truth, który jest gruntem i pilarem prawdy. Your company may be small, to zgromadzenie może być małe, but if you have gathered to the Lord's name, ale jeśli się zgromadzicie ku imienia Pańskiego, dla imienia Pańskiego, then you are honoring God, i poważacie i honorujecie Boga. And every little company, i pomimo to małe zgromadzenie, is more precious to God, jest o ile większe cenne Bogu, than all the things of the world around us, jak wszystkie te rzeczy, które są około nas w tym świecie. And in these final days, a w tych ostatnich dniach, we would need to have men and women of conviction. My potrzebujemy mieć ludzi, mężczyźni i niewiasty, które mają konwicję wiary. To carry on the testimony before the world. A żeby prowadzić, przedstawić świadectwo przed twarz tego świata. Concerning the pattern that God has given to men. Co się tyczy tego patternu, czyli obrazu, który Bóg dał człowiekowi. For this present dispensation. Dla tej naszej epoki. God called Abraham out of the Ur of the Chaldees. Bóg powołał Abrahama z tego kraju, gdzie on mieszkał. Stephen says the God of glory appeared unto our father Abraham. Szczepan mówi, że chwała Pańska się objawiała Abrahamowi. And he obeyed and went out. I on posłuszny był i wyszedł z tej krainy. So the first thing we see with faith, więc pierwsza rzecz, której my widzimy przed wiarę,
is the obedience of the man. To jest posłuszeństwo człowieka. You may tell me that you have faith. Możesz mi powiedzieć, że masz wiarę. But are you obedient to the pattern that God has given? Ale czy jesteś posłuszny temu tej drogi, które Bóg ci dał? Are you happy? That's what God wants you to do. Czy jesteś zadowolony albo zadowolona to, co Bóg cię pyta, żebyś czyniła dla Niego? Or is this just another religious building to you? Albo jest tylko jedna religia, inna religia dla ciebie to. I hope I'm speaking to dear saints tonight. Ja myślę i życzę, że sobie, że rozmawiam dla miłowanych, zbawionych w Chrystusie. And the company is very precious to you. I że zbór jest drogoczynny w oczach twoich. And the word of God is very precious to you. Słowo Boże jest bardzo wartościowe dla ciebie. And you are prepared to stand by it. I jesteś gotowy, czyś gotowa stanąć dla niego. So Abraham comes into the land. Więc Abraham wszedł do Krainy. And the first thing he does is to raise his altar. I pierwszą rzecz, którą on uczynił, to znaczy zbudować ołtarz. He's going to tell the world around him. On powiedział, że to będzie przedstawione przed światem. That he knows the God of heaven. A żeby ten świat znał tego Boga niebieskiego. You remember the words of the apostle Paul? Przypominajmy sobie słowa apostoła Pawła. When he came to that idolatrous city. Kiedy on wszedł do tego miasta idolatrznego. And he says there to them. Wszystkim, którzy tam mieszkali. Him whom he ignorantly worship. Tego, który wy nie znając chwalicie. Declare I unto you. Ja wam deklaruję teraz. To the unknown God. Do nieznanego Boga. There was an altar to the unknown God. Tam był ołtarz dla Boga nieznanego. And Abraham's altar was just like Paul speaking of that altar. Ale Abrahama ołtarz był tak jak Paweł apostoł dla Pawła apostoła nieznanego znanego Boga, Boga był ołtarz budowany. One of the sons of Noah. Jeden ze synów Noe, Noego. Had only died a few years before the birth of Abraham. On tylko zmarł, kiedy Abraham się urodził. So you see that there were links with God. Więc widzicie z tym, że to było połączone przez Boga. And the nations knew about the flood and the judgment of God. I narody wiedzieli o sądzie pańskim przez topo. And they had willfully turned away from God. I oni pomimo to odwrócili się od Boga. And Abraham raises his altar. A Abraham zbudował ten ołtarz. To the God of Noah. Do tego Boga Noego. To the God of Enoch. Dla Boga Enocha. To the God of Abel. Do Boga, to the God of Abel. A Abraham Boga. And so you see, it was Abraham's altar. I tak widzimy ten pomnik, czyli ten ołtarz Abrahama. You notice that the Canaanite was then in the land. Myśmy czytali, że Kananejczyki byli się znajdowali w krainie. But he raises his altar. Ale on pomimo to zbudował ten ołtarz. Are you raising your altar as you move through the world? Czy ty budujesz swój ołtarz, kiedy przechadzasz się w tym świecie? Are you happy to testify to the one who saved you? Czy jesteś gotowy świadczyć dla tego, który cię zbawił? We're not all called to be preachers. My nie jesteśmy powołani wszyscy, abyśmy głosili. I spend most of my life preaching in the marketplaces. Ja spędzam moje życie przeważnie głosząc Ewangelię na placach. In the cities and towns of Wales. W tych miastach we Walii. You are not all called to do that. Ty może nie jesteś powołany na takie rzeczy. But you are called to testify to the grace of God in your life. Ale jesteś powołany, ażeby świadczył łaskę Pana Jezusa Chrystusa w twoim własnym życiu. Are not most of us saved through personal testimony? Wszyscy, którzy my musimy to czynić dla tych, którzy nie są zbawieni około nas. But remember the assembly. Ale nie zapominajmy, że zgromadzenie. Is a greater testimony. To jest wielkie świadectwo. It condemns every religion in the world around you tonight. Zgromadzenie to sądzi wielość tego świata, który jest około nas niewierny. It's a rebuke to. Zgromadzenie jest odrzucone przez nie, przez ten świat. They would like to blot out your testimony. Oni by chcieli zniszczyć twoje świadectwo. Just as that man called Cain. Tak jak ten człowiek, który się nazywał Kain. Blotted out the testimony of his brother Abel. Zabić swojego brata, ażeby zniszczyć świadectwo. Because it was the right testimony. Bo to było prawdziwe świadectwo. The blood had answered for his guilt. I krew woła o tego. And so he silenced them. O pomstwę, ja. And so he silenced the voice of his brother.
I tak on zaciszył głos swojego brata. May God help you to grasp the great truth. Niech Pan nam da, żebyśmy myśleli o tych prawdach. And if you grasp it, you'll live in the good of it. A jeżeli my chcemy, życzymy żyć dla tej prawdy. The house of God in the locality. W domu tego pańskim, w miejscu, gdzie jesteśmy zgromadzeni. As a result of raising his altar, rezultat powstania tego ołtarza, we find that the Lord appeared unto him. My odkrywamy, że Bóg mu się objawił. In the company we enjoy the presence of the Lord. Kiedy my jesteśmy zgromadzeni z narodem Bożym. It's a very searching thing. We'll come to it in a moment. I to jest bardzo, bardzo tego ważne przyjść do tego, do tej chwili. To have the presence of God among us. A żeby mieć obecność Pańską pomiędzy nami, z nami. Not only did he build the first altar, but he built the second altar. Nie tylko on zbudował pierwszy ołtarz, ale czytaliśmy, że zbudował drugi ołtarz. And you notice where he built the second altar in verse 8. Czyście zauważyli, gdzie on zbudował ten drugi ołtarz w wierszu drugim? Betel, który się znajduje na zachodzie, mówi dla nas. On the, of the house of God. Nam mówi o domu Pańskim. But the little place called Ai. Ale to małe miejsce, które się nazywa Ai. Is on the east. Jest na wschodzie. Now you know that Bethel is the house of God. Wy wiecie, że Betel jest dom Boży. And Abraham never enters into the good of the house of God. A Abraham nigdy nie wszedł w te dobra doma Bożego. You have Ai on the east. My mamy Ai na wschodzie. And Ai means a heap of ruins. Heap, a pile of ruins. A broken down ruin. A Ai nam mówi o kupie ruiny. The one which speak of what belongs to God. Jedna strona nam mówi o tym, co jest, zależy od Boga. The other one would speak of what belongs to this world. A druga strona nam mówi o tym, co zależy od świata. You notice that Abraham always traveled from the east to the west. Nie zapominajmy, że Abraham zawsze podróżował od wschodu do zachodu. You notice that Paul always traveled from the east to the west. Nie zapominajmy, że Paweł apostoł zawsze podróżował od wschodu do zachodu. Have you ever stopped to think if the gospel had gone eastward? Jeśli czyście pomyśleli, że Ewangelia pójdzie na wschód, and God would have left the west in the darkness. A Bóg zostawił zachód w ciemności. But then creation has a voice for us. Ale stworzenie ma głos dla nas. For the sun moves from the east to the west. Tak jak słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie. And that's God's order in creation. A to jest przykazanie, czyli rozkazanie boskie na stworzenie. And that's God's order in the Bible. I tak samo Bóg prowadzi tę samą drogę w Biblii. Divine sovereignty is marked in the scripture. To jest niebieska autorytet, czyli suwerenność Boża, która jest napisana w Piśmie. In the studies of Luke's gospel that you are doing, w studiowaniu Ewangelii Łukasza, które w tej chwili studiujecie, you will read these words in chapter 10. Wyczytacie w rozdziale 10 wiersz. Concerning the 70 preachers that were sent out to preach. To się tyczyło o tych 70 uczniów, którzy byli wysłani, ażeby głosili. That the kingdom of God was come among the people. Że Królestwo Boże się przybliżyło do narodu. And here is Abraham raising his altar. A tutaj jest mowa o Abrahamu, który buduje ołtarz. That they might know that the kingdom of God is among them. Ażeby oni wiedzieli, że Królestwo Boże jest pomiędzy nich, wśród nich. It's always hard to read of Abraham going down into Egypt. Jest zawsze często pisane, że Abraham schodził na dół do Egiptu. I'm always very careful about judging the saints of the Old Testament. Ja zawsze bardzo jestem uważający, czyli boję się sądzić świętych Starego Testamentu. It was the famine that took him down into Egypt. Bo to był głód, który przyprowadził Abrahama do Egiptu. The circumstances overcame him. To, co się stało dla niego. And the eye of faith became dim. I te oko wiary przyszło dla niego. Now if you were a farmer, na przykład jakbyście mieli gospodarkę, and you had a lot of cattle, i macie dużo krów, and you had no insurance policy on the cattle, i nie macie tu zabezpieczenia, żeby żywić te wszystkie krowy, you would have been just like Abraham when the famine came. Byście byli tak samo jak Abraham, jakby głód przyszedł. It's all right for you and I to judge these men. To jest dla ciebie tak, jak dla mnie, lekko może ich go posądzić. But everything was dying. Ale wszystko, co było czynione. God was testing Abraham. Bóg doświadczał Abrahama.
God could have given him 1,000 herds of cattle. Przecież Bóg mógł mu oddać 1,000 krowy potem. But his faith wavered. Ale on chciał przepróbować, czyli sprawdzić wiarę jego. And he went down to Egypt. I on poszedł blisko do Egiptu. Dear saint of God, don't ever go down to Egypt. Drodzy bracia i siostry, Bóg was nie wysyła do Egiptu. Better for you to walk this world with nothing. Lepiej jest chodzić, przechadzać się na tym świecie bez niczego. Than to weaken your testimony. Jak zgubić świadectwo swe. In going down to Egypt. Schodzić do Egiptu. I'll tell you why, because. Ja wam powiem dlaczego, bo. There was no altar in Egypt. Bo nie było ołtarza żadnego w Egipcie. When you move out to the mind of God. Jeżeli będziesz się przechadzał w myślach Bożych. You cannot worship God in Egypt. Nie potrafisz uwielbiać Boga w Egipcie. The Egyptians did not care about the God of heaven. Egipcjanie nie mieli żadnego szacunku dla Boga niebieskiego. And you notice what Abraham says about his wife. I wy wiecie, co Abraham powiedział, co się tyczy żony swej. One step away from God will take us further. Jeden krok oddalony od Boga nas prowadzi dalej. But God is very gracious. Ale Bóg ma wielką łaskę. And he recovers his servant. I on odekrył, czyli odciągnął nazad swego służebnika. And he brings him back to the second altar. I go przyprowadził do tego drugiego ołtarza. You notice not the third altar. Gdyście zauważyli, nie do trzeciego ołtarza. God will always bring his people back to the place of departure. Bóg zawsze przyprowadza swój jego naród do miejsca, z którego on ruszył. We talk about the repentance of the unsaved. My mówimy nieraz o młodzieńcy, którzy nie są zbawieni. I hope we preach it clearly from this platform. Ja mam nadzieję, że my tutaj jasno głosimy z tego miejsca. But we must also teach the repentance of wayward saints. Trzeba też głosić upokorzenie, czyli tego pokutowanie każdemu świętemu. Remember that the prodigal son. Nie zapominajmy tego syna marnotrawnego. It's not only a picture of the sinner. To nie jest tylko obraz od grzesznika. But he's a picture of the saint. Ale on jest też obrazem świętych. When he acknowledged that he had sinned against his father. Kiedy on zrozumiał, że zgrzeszył przeciwko ojca. And he was brought back into the father's. I był przyprowadzony nazad do przed obliczem ojca swego. And so in the third altar. I tak na tym trzecim ołtarzu. In the latter part of chapter 13. Na tym ostatnim miejscu, to wersetu, który myśmy czytali w rozdziale 13. We find Abraham building his altar down there in the plains of Mamre. The last verse. Myśmy czytali, że Abraham zbudował ten ołtarz przy dąbie. Ja mam dąb, a wy macie jak? Mamre. In the place of Hebron. Gdzie się nazywa miejsce Hebron. And I'm sure that you're very well acquainted with Hebron. Ja myślę, że wy jesteście przyzwyczajeni do tego słowa Hebron. Abraham was enjoying fellowship with God. Abraham był się cieszył z społecznością, której miał teraz znowu z Bogiem. The sad thing is that between the second and the third altar. Smutek jest, że pomiędzy drugim a trzecim ołtarzem. Lot had turned away. Lot odwrócił się w tył. The plains of Sodom had attracted him. Radości miasta Sodomego, Sodomy go przyciągnęli nazad. He saw an opportunity to become richer. On tam widział w tym możliwość się zbogacić. The altar that his uncle raised, he departed from it. Ten ołtarz, który był postawiony, on go opuścił. And he went down and dwelt with the Sodomites. I on poszedł mieszkać ze Sodomiczczykami. I'm always saddened when I hear. Ja zawsze jestem smutny, kiedy słyszę. Of the things of the world drawing the Lord's people. Rzeczy tego świata, które prowadzą nieraz wierzący. Let us ever remember that we are pilgrims and strangers. Nie musimy nigdy zapominać, że jesteśmy tylko pielgrzymcami i obcokrajowcami. That this is not our home. Że to nie jest nasz dom. That we are moving on to the glory of heaven. Że jesteśmy w podróży do chwalebnego nieba. And if God does bless us with riches. I jeżeli Bóg nasz błogosławi bogactwem ziemskim. Let us use them for his glory. Używajmy je na jego chwałę. But how sad to think of Lot sitting in the gate. Ale jak to jest smutno widzieć Lota, który siedzi tam w bramie. And God was outside. A Bóg był poza. But Abraham was enjoying fellowship with God. Ale Abraham się cieszył z Bogiem, społecznością z Bogiem. And he's able to raise his altar. I on tam mógł zbudować ten ołtarz. When we come to the final altar, I'm only touching on them briefly. Jak przechodzimy do tego ostatniego ołtarza, prawdziwego, który bym chciał tylko dotknąć krótko.
It's the greatest experience in the life of Abraham, to chapter 22. To jest wielkie przeżycie, czyli doświadczenie w życiu Abrahama, to w rozdziale 22. In Genesis chapter 1 you have the light of God. W objawieniu tego pierwszej w rozdziale pierwszej księgi Mojżesza my mamy światłość Bożą. But you have to come to chapter 22 to find the love of God. A musimy przychodzić do rozdziału 22, ażebyśmy czytali o miłości Bożej. Many are preaching the love of God today. Dzisiaj dużo ludzi głoszą o miłości Bożej. But let us learn from the scriptures. Ale uczmy się z Pisma Świętego. That the sinner must have light. Że grzesznik musi być oświecony, czyli mieć światłość. Before he can ever learn about the love of God. Przed tym, niżeli może się nauczyć miłości Pana Bożej. When John writes his epistle, kiedy Jan pisze swoje listy, he tells me that God is light first. On mi mówi w tych listach, że Bóg jest najprzód światłością. And then he goes on to tell me that God is love. I zaś potem mi mówi, że on Bóg jest miłością. God looked down upon Abraham. Bóg patrzał na Abrahama. And you remember that Abraham loved his son Isaac. A wy wiecie, że Abraham miłował syna swego Izaka. He had seen the smoke ascending up from the city of Sodom. My widzimy tutaj to miasto Sodom. But now the great test will come. Ale teraz doświadczenie przychodzi. And it is a great trial. I to jest na pewno wielkie doświadczenie. Probably the kind of trial that you and I will never be called to pass through. Na pewno takie doświadczenie, że ty i ja może nigdy nie przyjdziesz przeżywać. But God wanted Abraham to enter into his own mind. Ale Bóg chciał, żeby Abraham weszedł do jego myśli. For God was going to give his own son. Że Bóg ofiarował swego własnego syna. For this guilty world of ours. Dla tego winnego świata, który jest nasz świat. And because of Abraham's faith. I dlatego, że Abraham miał wiarę. God is able to have fellowship with Abraham. Bóg może teraz mieć społeczność z Abrahamem. Thinking of the plains of Sodom. Myśląc o tych radościach sodomskich. You know, in that chapter 10 of Luke's Gospel. Kiedy przechodzimy do Łukasza, 10 rozdział. You will read that it will be more tolerable for Sodom. Jest pisane, że Sodom będzie większy ochroniony. Than for the generation of the days of the Lord Jesus. Jeżeli generacja, czyli pokolenie w tym, który Pan Jezus żył na tym świecie, na tej ziemi. Here we find Abraham is obedient to the voice of God. Tutaj my mamy Abrahama, który jest posłuszny głosu Bożemu. And he says to God, I'm ready, here am I. I odpowiedział Bogu, jestem gotowy, otoż ja. There's no reluctance on the part of Abraham. Nie ma jakiegoś wyobrania, czyli odrzucenia ze strony Abrahama. He rises up early in the morning. On stanął w czas rano. It's the third occasion that he rose early in the morning. To jest pierwsza okazja, w której on staje rano w czas. He had risen up to see the smoke of Sodom. I on z daleka widzi ten dym, czyli ten Sodom. To learn that there were not 10 righteous in the city. A żeby zrozumieć, że tam nie ma żadnego bogactwa w tym mieście. He had risen up early to send away the bondslave and her son. On stanął i oddalał się ze synami swymi. And remember that Abraham loved that son. Ale pamiętajmy, że Abraham miłował syn. But that son was not according to the purpose of God. Ale ten syn nie był według słowa Bożego, to znaczy ten, który się urodził nie z tego. Ja. And he rose up to send them away. I on stanął, ażeby go odesłać daleko. Sarah's words were very grievous to Abraham. Sara, ona była wielkim doświadczeniem też w życiu Abrahamowym. But God said to Abraham, you must hearken to the voice of your wife. Ale tego Bóg powiedział, ty musisz nie podać się głosu twojej żony. And so he sent them away. On odesłał tego syna. There are times we have to break with things in our lives. My w życiu naszym nieraz musimy też przeciąć niektóre rzeczy. They may seem very harmless in themselves. Może one się wyglądają nam bardzo, bardzo tego nie łagodne, tak. But they will hinder us in our progress for God. Ale one mogą nas szczymować w naszym zostaniu w znajomości Pańskiej. And so he rises up and away he goes with Isaac. I on tak odesłał go i poszedł z Izakiem. When they came to the bottom of Mount Moriah. Kiedy my przychodzimy do tego drzewa dębowego od Mamry. He turns to the two servants. On się obraca do dwóch służebników. And he says to them, abide here.
Onie powiedział: tu zostańcie. And I and the lad will go yonder and worship. A ja pójdę i będę uwielbiał. Remember, dear saints of God. Przypomnij sobie święci, święte Boże. There is a place in the assembly. Jest to miejsce w zgromadzeniu. And it's known as the place of the unlearned. I to nie jest miejsce. The place of the unlearned, the seat of the unlearned. Unlearned. Those who are not taught, the unbeliever. Aha, to nie jest miejsce dla tych, które nie są powołani. And if there are those who wish to come in among us, jeżeli niektórzy chcą się przyłączyć do nas, we cannot allow everyone to come to the table. My nie potrafimy wszystkich przyjmować do stołu. The Lord's Supper is for the Lord's people. Łamanie pańskie, chleb łamanie jest dla narodu Bożego. And we must cause them to sit back and look on. I my musimy im powiedzieć, że muszą siedzieć w tyle i patrzeć na nas. Until they're marked by conviction. A do tego czasu, gdzie będą naznaczeni przez konwikcję, przekonanie, that the Lord is among you. Że Pan jest pośród nas. And they desire to be found among the company. I ich życzenie będzie, aby się przyłączyć do tego zboru. These two servants would have hindered Abraham. Te dwa służebniki, oni szli za Abrahamem. On this occasion of worship. Przy tej okazji uwielbienia. You notice that the father and son are going together. Przypomnijcie się sobie, jak ojciec ze synem szedł. This is a lovely picture of the Lord Jesus. To jest piękny obraz o Panu Jezusie Chrystusie. In that fragrant life of his. W jego życiu. He was always walking with the Father. On zawsze przechadzał się z Ojcem. Enjoying fellowship with him. Radując się w społeczności z Ojcem. Delighting the very heart of his Father. Radując się w sercu Ojca swego. What a joy it must have been for heaven. Jak to było radość w niebie. What a joy it is for us to our fathers. I jako to jest radość dla nas, jak my się zwracamy do Ojca. To see our children walking in the truth. Widząc, jako ojce, widząc, że nasze dzieci chodzą w prawdzie. Whether our natural children. Czy to oni są nasze naturalne dzieci. Or the young men and women of the assembly. Czy to są młodzice, którzy się znajdują w zgromadzeniu. To see them. A żeby widzieć ich. In the good of being gathered to the Lord's name. Dobra. Zgromadzeni dla imienia Bożego. And enjoying fellowship with the Lord's people. I radując się z narodem pańskim. There's nothing sadder than a divided assembly. Nigdy nie ma nic smutniejszego i rozdzielającego w zgromadzeniu. You notice the intelligence of Abraham's son Isaac. Wy zauważcie mądrość tego Abrahama, syna Izaka. He noticed that something was missing. On zauważył, że coś nie było. Coś było nie brakowało. Tak. Powało, tak. And he turned to his father and he said, where is the lamb? I on wejrzał na ojca i powiedział, gdzie jest baranek? For the burnt offering. A żeby ofiarować go za opalenie. And Abraham spoke those words of revelation. A Abraham powiedział te słowa objawienie. Looking down to the banks of the river Jordan. Patrząc na dół na rzekę Jordan. One can almost hear the words of John the Baptist. Gdzie możemy odkrywać te słowa Jana Chrzciciela. Spanning the years of time. Przez przechodzące lata potem. Behold the Lamb of God. Otoż Baranek Boży. Who beareth away the sin of the world. Który gładza grzechy świata. Abraham in these words. Abraham w tych słowach. Teaches us. Uczy nas. That God will provide out of himself. Że Bóg może przynieść ponad. A lamb for the burnt offering. Baranka na ofiarę. The words clearly teach us in the Greek or the Hebrew. Po grecku albo po hebrajsku te słowa nam czysto przetłumaczają. That God never looked among the created beings. Że Bóg nigdy nie patrzy na stworzenie, które jak my widzimy je. Whether in heaven or on earth. Które jak my widzimy je. Whether in heaven or on earth. Czy to jest w niebie, czy to jest na ziemi. But he looked within himself. Ale on patrzy. Każdy. Within deity. I to w boskości. So God was able to provide of himself. Więc Bóg mógł sam przyprowadzić do ofiary. There was always one at his side. To tylko była jedna rzecz. Eternal and coexistent with himself. Eternal and coexistent. Aha. On jest wieczny i istnieje we wieczności. And that's the one that God provided. I otoż to Bóg tutaj tego dostarczył. And so the altar, notice that. I w ten czas ten ołtarz, i nie zapominajmy. The three altars are referred to as altars. Te
Trzy ołtarze poprzednie nam referują dla tego czwartego. But this altar is referred to as the altar. A tu jest napisane ten ołtarz. It was the greatest experience in the life of Abraham. To było największe przeżycie w życiu Abrahama. When he offered up his son. Kiedy on ofiarował syna. Because he believed in the resurrection. Bo on wierzył co do zmartwychwstania. Although he never needed to slay him. I on nie potrzebował nigdy go zabić. The voice came from heaven. Bo głos przyszedł z niebiosa. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. Always remember that the double name in the Bible. Nigdy nie zapominajmy, że kiedy jest imię, czyli nazwisko powiedziane dwa razy, Jakubów. Indicates blessing. Nam mówi o błogosławieństwu. Luke chapter 10. Łukasza, Ewangelia, rozdział 10. Martha, Martha. Martha, Martha. She made a great preparation. Ona uczyniła piękne przygotowanie. It was Martha's house. To było Martyn dom. And the coming of the Lord Jesus. I przyjście Pana Jezusa. Caused her to spread a great table. Także ona nakryła i nałożyła na stół. Piękny stół przygotowała. But when it came to serving the food. Ale kiedy on jest mowa o słudze, o when he. When it came to serving the food. Aha, a so. Kiedy przyszedł czas, żeby dawać, czyli dzielić te jedzenie, she could not cope with it. Ona nie mogła tym się zajmować. But she accused her sister of not helping her. Ona nie mogła się pojednać i skarży na siostrę swoją. But her sister was sitting at the feet of the Lord Jesus. Ale jej siostra, ona siedziała przy nogach Pana Jezusa. You remember the occasion when the two men came to Abraham? Pamiętajmy, kiedy przy tej okazji te dwa mężczyźni przybliżyli się do Abrahama. Well, there were three, really. One was deity. Jeden, oni byli trzech, ale jeden był boskością. And Abraham prepared a calf tender and good. A Abraham przygotował dobrego cielca, smacznego. But Abraham was able to cope with that occasion. Abraham mógł służyć w tej okazji. But Martha in Luke chapter 10 wasn't able to cope. Ale Marta w Łukaszu 10 nie mogła to czynić. And so she stands rebuked before God. Ona była przeciwko, ona narzekała przed Panem. But later on in John's Gospel we find. Ale później my w Ewangelii Jana znajdujemy. And when they made a supper for the Lord Jesus at Bethany. Że kiedy był tym przygotowana kolacja w Betanii dla Pana Jezusa. It says on Martha served. On powiedział, tam jest napisane, że Marta służyła. I think that's a lovely portion. Ja myślę, że to jest piękne miejsce. So we'll pass on to the wells of Isaac briefly. Teraz przejdziemy krótko dla tych studni Izaka. Chapter 26. 26 rozdział. My czytali dzisiaj wieczorem, że jest o jednej studni, ale są cztery. And there's a very important thing I want to press upon your mind. Ja bym chciał taką prawdę podkreślić w waszych myślach. These are not new wells. To nie są nowe jakieś źródła. These are the wells that his father had dug before him. To były źródła, czyli studnie, co ojciec jej już kopał. We live in a day when people are looking for new things. My żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie zawsze chcą coś nowego. What we need to do is to dig the wells that our fathers dug. To my nam potrzebne jest, żebyśmy kopali te studnie, co nasze rodzice już kopali. Abraham was a great prince before the world. Abraham był wielkim księciem przed oczyma Bożymi. The nations acknowledged him as such. Narody przyznawali się do tego. And now his son is digging again the wells of his heart. A teraz syn jego idzie do tych samych miejsc. Don't be looking to the world for your pleasure. Nie patrzmy na ten świat do zabawów naszych. You dig into this wonderful book, the Bible. Wracaj się do tej Biblii, do tego pięknego słowa. Don't neglect it any day. Nie zapominaj go co dzień. Read it and study it. Czytaj i studiuj Słowo Boże. Life may be very demanding at times. Może życie twoje zabiera ci czas. But make sure you're drinking from the well of the Word of God. Ale być pewny, że pijesz z prawdziwego źródła Słowa Bożego. There's a danger if you don't do that. To jest bardzo niebezpieczne, jeżeli to nie czynisz. You have to look to the world for your pleasure. Ten czas patrzysz na ten świat, do zabawów tego świata. There will be an emptiness within. Będzie w tobie jakieś próżne miejsce. And you won't find it only in the world. I tylko je znajdziesz może w świecie, żeby je napełnić. I like it when it says he dug again the wells. Ja lubię czytać, gdzie jest pisane, że oni znowu kopali te studnie. Why did he have to dig them again? Dlaczego oni musieli kopać znowu?
Because after the death of Abraham, po śmierci Abrahama, the Philistines never thought another man like that would come oni along. Oni nigdy w Filistynie nie myśleli, że taki człowiek przyjdzie z nowy kopaczy. And so they went and they filled in the wells. Dlatego oni przyszli tam i zakopali te wszystkie. Because kopie. They did not want pilgrims moving oni for the land. Oni nie chcieli, żeby tutaj jakieś pielgrzymy znowu łazili po krainie. They tried to drive everybody into the cities. Oni chcieli wszystkich wygnać do miasta. But the son of Abraham. Ale syn Abrahama. Was moving in the pathway of his father. Szedł tą ścieżką górską ojca. Beloved brethren and sisters, ask for the old paths. Bracia i siostry, szukajmy te wąskie ścieżki. Go back to the days of the apostles. Wracając do tych dni od apostoła. Get it direct from God. Które są prowadzone od razu przez Boga. Thank you. Thank you. To jest źródło z wody. Dziękujemy. When he had dug the first well, przypomnij sobie, kiedy kopał pierwszą dnię. He called the name of it Ezek. On ją nazwał Ezek. And the meaning of that word is contention and strife. Znaczenie tego słowa jest zadowolenie. Now there was contention in Corinth. Contention. Aha, nie, przepraszam. To znaczy rozdzielenie. W zborze Koryntu było też rozdzielenie. It's always sad when there's contention among the to jest zawsze smutnie, kiedy się znajdują rozdzielenia w zgromadzeniu pomiędzy tego ludem Bożym. We've read tonight from the book of Jude. Myśmy czytali dzisiaj, brat czytał do Judy. And remember that Jude encourages us. I przypomnij sobie, że Juda nas pociesza. To contend earnestly. A żebyśmy mądrze rozdzielali rzeczy. For the faith once delivered unto the fathers. A żebyśmy mieli zupełną wiarę do Ojca. So if you want to contend for anything, jeżeli chcesz się oddzielać dla czegoś, contend in keeping with the Bible, to tylko z Biblią. And stand by the faith. I trzymaj się prosto z wiarą. Pierwszy do Koryntów, 11 rozdział, przypomnij sobie, when the apostle Paul is speaking about headship, kiedy apostoł Paweł nam mówi o panowaniu, he reminds the dear sisters in the meeting. Ona przypomina miłych siostrów w zgromadzeniu, that they are to cover their glory. Że oni mają się przykrywać na chwałę jego. He doesn't want any contention in regard to what he says. On nie chce, żeby były jakieś rozdzielenia, czyli nierozumienia od tego słowa, co on mówi. He's teaching the same thing in every company. On głosi, czyli uczy każde zgromadzenie tak samo. And you notice there briefly. I zauważcie to krótko. Three things the apostle says. Trzy rzeczy, które apostoł Paweł mówi. They are to cover their head because of conscience sake. Oni muszą przykrywać, musicie przykrywać głowy because conscience. Że według sumienia. And that's the voice of the scripture that speaks to the conscience. Tymczas jest głos, który niebiański przemawia ci do sumienia. They are to cover their head because of conduct. Conduct sake. Behavior. Behavior, yeah. Behavior sake, because it's to behave right. W porządku boskim głowa zawsze była poczytana, czyli od stworzenia. And for the sister to cover her head, dla siostrów, żeby przykryli głowę, then she does not claim equality with the man. A żeby ona się nie równała z mężczyzną. But if she refuses to cover her head, ale jeśli ona by odmówiła i odrzuciła przykryć głowę, then she's telling God that she's equal with the man. Ona w ten czas mówi Bogu, ja jestem równa z mężczyzną. And her conduct is wrong before God. I jej zachowanie jest błędem przed oczyma Bożymi. And so the very angels looking on to the company. I także również mnóstwo aniołów patrzy na zgromadzenie. And see the disobedience of the sister. Mogą widzieć to nieposłuszeństwo tej siostry. And the third reason is, a trzecia przyczyna jest, she covers her head because for Christ's sake. Ona przykrywa głowę dla Pana Jezusa Chrystusa. It's not a burden to her. To nie jest jakby to było przymuszone. She does it out of love to the Lord Jesus. Ale ona to czyni, bo ona miłuje Pana Jezusa. She's happy to do it because the scripture teaches ona się raduje, bo Pismo Święte to pisze. And always remember that long hair is associated with the covering. Nigdy nie zapominajmy, że długie włosy są połączone razem z przykrywaniem głowy. The God-given glory. Bóg dał chwałę. And the God-given covering. Bóg daje przykrywanie. Will preserve from contention. Aby to było
zachowanie od różnych nieporozumień tych zgromadzeni. You notice the second well. Przypomnij sobie te drugie studnie. The name is Sitna. Nazwisko jest Sitna. And it means hatred. A to znaczy... Hatred, to hate is to dislike. Dislike. To dislike, not to like somebody. Dislike. Aha. To znaczy nie być tak jak każdy. Nie być podobny. Now, remember the words of the Lord Jesus to his disciples. Marvel not if the world hate you. Przypomnij sobie te słowa, które Pan Jezus powiedział. Nie troszcie się, jeżeli świat wasz tego nienawiści ma. We mustn't be surprised if the people outside don't like us and hate us even. My nie musimy być zaskoczeni, jeżeli ludzie, które są około nas nienawidzą. But it's always sad to see that kind of thing coming into the meeting. Ale najsmutniejsze rzeczy mogą być, kiedy to by się znalazło w zgromadzeniu. Remember the words of the apostle John. Przypomnij sobie słowa apostoła Jana. How can you love God who you have not seen? Jak wy możecie miłować Boga, którego nie widzieli? If you cannot love your brother who you have seen. Jeżeli nie możesz miłować brata, który go widzisz. We cannot say we are saved and hate our brother. My nie możemy powiedzieć, że jesteśmy zbawieni, jeżeli nie znosimy brata z tego. And so there were problems with the Philistines. I tak był ten problem z Filistynami. And because of this there was hatred. I dlatego, że to tak było, to oni byli nie tak jak wszyscy. But they dug the second well. Ale kupali tę drugą studnię. Then we come to the third well. Przechodzimy do trzeciej studni. Which is Rehoboth. To jest Rehoboth. And it simply means God has made room for us. A to tylko znaczy, że Bóg uczynił nam mieszkanie. Is that how you look upon your little company tonight? Otoż ty, wy patrzycie też dzisiaj wieczorem w zborze. Are you happy that God has made room for you in the district? Czy się cieszycie, że Bóg wam uczynił tutaj mieszkanie? That your little light of testimony is shining in the area. A żeby wasze małe świadectwo mogło świecić tutaj w tej okolicy. You know, a man's gift will make room for himself, the proverb says. I do przepowiścia pisze, że jeden mężczyzna dał swoje miejsce. But it's a good thing when God makes room for us. Ale to jest pięknie, jak Bóg czyni dom mieszkanie dla nas. And so the third well was called Rehoboth. I ta studnia była nazwana Rehoboth. Remember the large upper room in the city of Jerusalem. Przypomnij sobie ten pokój wysoki w Jerozolimie. I'm sure the two disciples were told to follow the man. Ja jestem pewny, że te dwa ucznie, które byli powołani, żeby znaleźć te mieszkanie. Were amazed to see an upper room. Oni byli zaskoczeni, ucieszeni spotkać te miejsce, te mieszkanie wysokie. Jakie były wysokie? In a crowded city on the time of the Passover. W takim miasteczku, w czasie Wielkanocy. You see, God had made room for the disciples. Widzicie, Bóg przygotował tam mieszkanie dla swych umiłowanych. And they followed the man with a pitcher of water. I oni poszli za tym panem, który miał zbanek wody. And the fourth well is the well of Sheba. A czwarta studnia jest studnia Sheba. It's the place of the oath. Okay. Oath. The oath. To swear, you know, in the Bible, oath. Don't swear on the Bible, you know. Don't. When you put your hand, yeah. The oath, to swear. Like in the court of law. Put your hand in the Bible. I swear by the Bible. Okay. The to jest studnia przymierza, czyli przysięgi. It's called the well of the oath. Jest powiedziane, że studnia przysięgi. And the oath is linked to the city. A przysięga jest złączona z miastem. And it became Beersheba. I to się stało Beersheba. It's the last point in the land. To jest ostatni punkt w krainie. Before you move down into Egypt. Przedtem, jeżeli wchodzisz do Egiptu. It was to remind any that were leaving the land of Israel. To było do przypomnienia każdemu jednemu, który opuszczał Izrael. Of the oath that their fathers had made with God. O tym przysiędze, które oni uczynili z ojcami swymi. And to remain in the land of promise. I przypomnieć ten kraj obietnicy. But that's the place that God had given to his people. Otóż jest miejsce, co Bóg dał narodu swemu. Don't ever leave God's assembly for the denominations. Nigdy nie opuszczaj zbór pański, ażebyś się włączył do jakiejś denominacji. They may be very active in the gospel. Oni może są bardzo aktywni w głoszeniu Ewangelii. But they're not according to the word of God. Ale może nie są według Słowa Bożego
tego podgruntowania. The assembly is the place to meet with the Lord's people. Zgromadzenie jest miejsce jedyne, gdzie lud Boży się spotyka z Panem. In keeping with the divine pattern. I otrzymając tę niebieską pieczęć. And it will never change until the Lord comes. I to nigdy nie zmieni się, aż Pan przyjdzie. Well, now finally we look at Jacob. Teraz na końcu będziemy patrzeć na Jakuba. There are four pillars in the life of Jacob. Są cztery filary w życiu Jakuba. And the first we read together in chapter 28. Pierwszyśmy czytali, czytamy o nim w rozdziale 28. Dear brothers and sisters, when you and I do things that are wrong. Drogi bracia i siostry, kiedy my czynimy coś, które nie jest prawidłowe. You can be sure that the hand of God will come upon you in discipline. Możesz być pewny i pewna, że dyscyplina boska będzie obawiona przez rękę Pana. And the discipline is intended by God. Dyscyplina jest zupełnie ze strony Bożej. That you might be blessed in days to come. Ty był i ty była błogosławiona w dni przyszłe. You remember the word of the book of the Hebrews. Nie zapominajmy słowo, które czytamy do Żydów. Discipline is for those who are exercised thereby. Dyscyplina jest dla tych, którzy są pracowani ku zbawieniu. And of course, Jacob was exercised about the discipline. Jakub, on był też pracowany przez tą dyscyplinę. Be careful what you say about Jacob. Uważajcie, co powiecie o Jakubie. If you look closely enough into his life. Jeżeli chcesz patrzeć krótko w jego życiu. You'll find that some of the things that he did, you've done, and I've done. Są niektóre rzeczy, które ty czynisz, ja może czynię. And God has never told anybody about our failures. Bóg nigdy nie opowiadał o naszych słabościach nikomu. But God has recorded the failures of Jacob. Ale Bóg opisał te słabości Jakubowe. I won't touch upon it tonight. Ja bym chciał podkreślić dzisiaj wieczorem. But he was greatly influenced by his mother. Że on był bardzo influowany, czy influencję miał od ojca, czyli od matki. His mother got one verse of revelation from God. Jego matka otrzymała jedne objawienie słowo. Before the children were born. Przed tym, jeżeli dziecięko się urodziło. She was told that the elder would serve the younger. Ona i było okazane, że ten starszy będzie służył młodszemu. And she spent 76 years of her life. I ona spędziła 76 lat w życiu swym. Until she saw the younger son blessed. Aż ona widziała, że ten najmłodszy był błogosławiony. I know that she moved on the principle of nature. Ja wiem, że ona tego stworzyła, czyli spełniała to według tego naturalnych swoich współczuciach. And she robbed me of the joy of knowing how God would earn it. Ona ukradła mi tą radość, które Pan by chciał inaczej wykonać. But she was a spiritual woman. Ale ona pomimo to była duchowna niewiasta. She loved the man that God loved. Ona miłowała tego człowieka, tą osobę, które Bóg miłował. Sad to think that Isaac loved Esau. Myśląc, że Izak był umiłowany więcej niż Esau. And you know what the book of Malachi teaches you? A wiesz, co nam księga Malachiasza uczy? God says, Jacob have I loved. Jakub, nasz miłość. And Esau have I hated. A Jarzem, nie znoszę Esafa, jak się mówi? Nienawidzę Esafa. So we find now Jacob is going away from home. Teraz widzimy Jakuba, który opuszcza dom. At the age of 76 to seek for a wife. 76 lat potem, aby szukać sobie żonę. And God appears unto him. I Bóg mu się objawił. And he discovers that the house of God. I on odkrył, że dom Boży. Is a dreadful place. Jest miejsce straszliwe. I cannot do what I like here. Ja nie wiem, jak tu jest u was. I can go up to the companies of men and do as I like. Ja mogę iść do dużo zgromadzeń. But this is a dreadful place. Ale to jest straszliwe miejsce. I must move in keeping with the word of God here. Ja muszę tutaj się przechadzać słowem Bożym. Lest God's hand should come upon me. A żeby ręka boska na mnie spolegała. And so we find, as a result of the divine appearance. I kiedy jest, to jest rezultat objawienia niebiańskiego. It wasn't that warm personal nearness of God. To nie było specjalnie cieplość Boża tam. But remember, the Lord was at the top of the ladder. Przypomnijcie sobie, że Bóg się znajdował wyżej nad tą drabiną. And Jacob was on the bottom. A Jakub był na dole. But at least divine purpose was going on with Jacob. Ale ostatnia myśl jest, że boska myśl szła z Jakubem. And so he raises his pillar. I on się obudził pod tym. And he pours oil thereon. On znaczy, że on zbudował ten pomnik i wlał olej na nim.
The second pillar is found in chapter 31. W 31 rozdziale znajdujemy ten drugi. And in verse 45. 45. Chapter 31 and verse 45. Przeczytaj mi ten 45 wiersz. I wziął Jakub kamień, a postawił go na znak. Na znak. Ja, oni po angielsku mówią pilar. To jest. W tym nowym tłumaczeniu jako pomnik. Pomnik, to jest dobre słowo. To przepraszam, to jest 4 pomniki. Monument, that's right. Okay. Yeah. Monument. Jako pomnik. Mówmy pomnik zamiast ten pilar, co on mówił przedtem. We find here that Jacob is about to return to the land. My tutaj znajdujemy, że Jakub wraca, he is coming back to the land. On wraca do Kainu. His father Laban, father-in-law Laban, jego teść Laban, had changed his wages 10 times. On zmienił jego zarobek 10 razy. But God came into the heart of Jacob. Ale Bóg się stawił. Się przybliżył Jakubowi. And now he was wealthier than his father-in-law. Ale teraz on się raduje swoim teściem. The reason that this pillar is bogatszy jest niżeli teść. The reason that this pillar is raised. Przyczyna, że ten pomnik był zbudowany. Is because Jacob requires. Jest to, że Jakub otrzymał, czyli odnalazł. That there might be peace between brethren. Że musi być pokój pomiędzy braćmi. It's a lovely thing to go to any company. Jest to pięknie iść ze wszystkich zgromadzeń. And to find sometimes even those the saints. I znaleźć nieraz pomiędzy wierzącymi. And the brethren in the Bible reading. Gdzie bracia czytają Słowo Boże. Even though they don't always agree on everything. Chociaż oni się zgromadzają i mają niektóre nieporozumienia pomiędzy sobą. They enjoy peace on each other. Ale są zaradowani, kiedy jest pokój pomiędzy nimi. Not peace at any price. Nie pokój tego, który by nas kosztowało coś. But peace because they are brethren. Ale pokój, że tylko są braćmi. I don't agree with everything my brethren say. Ja nie zgadzam się zawsze z tym, co moje bracia muszą powiedzieć, mogą powiedzieć. There are certain things in the scripture that we slightly disagree on. Są niektóre rzeczy w Piśmie Świętym, które może nie zgadzamy się. They're not doctrinal truths, they're just little things. To nie są specjalnie doktrynalne nauki, ale są może małe rzeczy. But it's a good thing when we can shake hands warmly at the end of the meeting. Ale jest to pięknie, kiedy możemy sobie przywitać się i powiedzieć do widzenia na końcu zgromadzenia. Because there's peace among the brethren. Bo jest pokój pomiędzy braćmi. I hope it'll always be so among the sisters too. Ja mam nadzieję, że tak samo jest pomiędzy siostrami. Don't allow the devil to come in and divide you. Nie pozwalcie, ażeby szatan was rozdzielał. Don't be marked by jealousy and covetousness. Ażebyście byli podkreśleni na przykład jakąś zazdrością. You remember the end of Philippian epistle? Przypomnijmy sobie liście do Filipensu. There were two sisters. Tam były dwie siostry. And they were threatening the assembly at Philippi. I oni byli tam wzruszeni, bo oni mówili o zgromadzeniu Filipensa. And Paul put their name on the word of God. I Paweł napisał jej imienia w Biblii. That they might be of one mind. Że oni muszą być w jednym myślach. And that there might be peace among them. I że muszą być w jednym pokoju. And so Jacob raised his pillar. I tak Jakub zbudował ten pomnik. Peace between brothers. Pokój pomiędzy braćmi. When you come to chapter 35, kiedy przechodzimy do rozdziału 35, you have Jacob going up to the house of God to Bethel. My widzimy tutaj Jakuba, który teraz idzie do domu Bożego Bethel. It was God who reminded him of the vow that he had made. Otóż Bóg mu przypomniał to według vow, to jest to znaczy ten, kiedy się robi vow. Kiedy się robi Bogu. Że coś powie się Bogu i trzeba ślub. Kiedy się ślubi Bogu, tak. Ślubuje Bogu. And so he arises and he goes up to Bethel. Stanął i poszedł prosto do Bethel. Do you see how much Jacob has learned? To widzicie, jak dużo Jakub się nauczył. He notices that there are those who are wearing earrings. On zauważył, że są ci, którzy wearing earrings. Earrings. Zauważył, że są ci, którzy mają kolczyki. And he takes the earrings from them. I on zabrał te kolczyki od nich.
Because they're not consistent with the house of God. Bo to nie miało miejsca w domu Bożym. And he buries them under the oak. I on je zagrzebał pod drzewem mamry, dębowym. Now remember the earrings in the book of Exodus. Nie zapominajmy, że te kolczyki, które są opisane w księdze, drugiej księdze Mojżesa, were taken by Aaron. One były wzięte przez Arona. And he made out of them a golden calf. I on uczynił z tego wała złota. So the gold and the earrings would speak. Więc te złote kolczyki nam mówią o potential idolatry. O potencjalnym bałwochwalstwie. And the brethren, let them remember that the gold typings. Nieraz mają bracia jakieś tutaj tego broszki złote. And the gold cufflinks. Albo jakieś tu bransoletki złote. Are just the same as the golden earrings. To jest tak samo jak te kolczyki złote. God wants us to behave in a becoming manner. Bóg chce, żebyśmy byli prawdziwymi swoimi. The sisters should be marked by modesty. Siostry będą naznaczone przez modestię, czyli pobożność. And we should all be in a becoming manner. I będziemy tak prawdziwymi sługami pańskimi. All the fashions of the world have come into the house of God. I te wszystkie dodatki, które by chcieli wchodzić do domu Bożego. And you have sisters dressing like men. Jak znajdujemy w dzisiejszych czasach siostry, które się trzęsą jak mężczyzny. We don't want the fashions of the world. My nie chcemy te wszystkie nowości tego świata. We want to walk in keeping with the mind of God. My chcemy chodzić w myślach Pańskich. And so we find in verse 14. I tak znajdujemy w tym wierszu 14. Jacob sets up the pillar in the house of God. Bóg budował tutaj pomnik w domu Pańskim. And you notice now not only does he pour oil upon it. A zauważyliście, że ty nie tylko on wylał olej na niego. But he also pours out the drink offering. Ale on też wylał tam przed tym ofiarę swoją. So we find that like the great apostle Paul. Więc znajdujemy tak jak wielki apostoł Paweł. Jacob is now learning. Jakub teraz nas uczy. That God expects everything from us. Że Bóg wszystko szuka z nas. We must never keep anything back from God. My nie musimy nic odrzucać od Boga. He makes demands upon us. On te pytania nam daje. And we should be prepared to surrender all. A żebyśmy byli gotowi na wszystkie możliwości Jego. Paul had spent his life in sacrifice. Bóg, Paweł, on zupełnie wylał życie swe na ofiarę. Now he was pouring himself out like a drink offering. A on teraz jest gotowy, ażeby wypełnić ofiarę spłynu. How wonderful it is. Jak to jest piękne. That this pillar was raised. Jak ten pomnik był zbudowany. Complete surrender, says Jacob. To było zupełnie w radości Jakuba. Although you will find that the discipline goes on. A tak znajdujemy, że ta dyscyplina idzie naprzód. Right through the experience of the life of Joseph. A to wszystko przez na przykład życie Józefa. Until God eventually brings Jacob. Aż Bóg przyprowadził Jakuba. To bless the sons of Joseph. A żeby błogosławić synów Józefowych. And he's in the good of the mind of God. I być w tych myślach Bożych.